Cześć, cześć. Cześć, witajcie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry The Forest na kanale Rywik. Dziś pójdziemy sobie do jachtu, gdzie sprawdzimy, co kryje się za jego drzwiami. Zapraszam wszystkich do oglądania. Dobrze, zatem. Więc tak, po alternatywnym zakończeniu gry możemy sobie po prostu dalej grać na tej oto właśnie wyspie z pewnymi drobnymi wyjątkami, gdyż na wyspie pojawiają się dwa nowe rodzaje mutantów. Jednym z nich jest właśnie ten finalny boss, którego pokonaliśmy i jeszcze jeden inny, o którym wolę nie wspominać. Dokładnie sobie ich obejrzałem, na czym polegają ich umiejętności i tak dalej. Dlatego ja już niespodzianki nie będę mieć, ale za to wy może tak. Chciałem zobaczyć, co się znajduje za tymi drzwiami jachtu. Może dzisiaj sobie jeszcze uda mi się spotkać tych dwóch nowych mutantów, chociaż znalezienie mutantów, jak ich szukam, jest samo w sobie trudne, to jeszcze znalezienie tych dwóch rzadkich może jeszcze być jeszcze cięższe. No, nie wiem, jak to wyjdzie jeszcze. Koniecznie muszę zobaczyć, co jest za tym drzwiem. Możemy je otworzyć, super, tak jak myślałem. Oczywiście naszą złotą kartą od Sahary. Dobra. Alkohol, jedzonko, nie możemy nic więcej wziąć. Ok, otworzyło się. Tu jest, widzę, ten sam rysunek Deli, co był wcześniej. I tutaj coś widzę leży. Co to było? O! Artefakt. Ok, co ja teraz mam z tym zrobić? To się z czymś łączy? Nie, to się z czymś nie łączy. To jest chyba jakaś znajdźka, tak mi się wydaje, ale żadnego achievementu nie dostaję, to nie wiem. Poczekajcie chwilę, muszę zobaczyć, co to jest. Okej, ten artefakt nie jest artefaktem sam w sobie. On jest kluczem do artefaktu, specjalnego przedmiotu, który już kiedyś gdzieś właśnie widziałem, tak mi się właśnie teraz skojarzyło. Ponieważ istnieje na wyspie do zdobycia specjalny artefakt, który, może opowiem o tym później, mamy do zdobycia na wyspie artefakt, do którego potrzebujemy klucza, żeby go zdobyć. Tym kluczem właśnie jest ten artefakt tutaj. To jest po prostu klucz do jego otworzenia. Sam w sobie ten artefakt tutaj nic nie robi. Kolejną zabawkę bym sobie może połączył. O, właśnie. Dobra. Idziemy teraz, wiecie gdzie? Musimy iść na biom zimowy. Musimy wejść do jaskini, z której żeśmy przyszli, ponieważ tam, nie wiem czy pamiętacie, ale były takie wrota, których nie mogłem otworzyć. Myślałem, że to jest wyjście, a się okazało, że właśnie za tą bramą znajduje się artefakt do otworzenia. I nie można go otworzyć w tej bramy w standardowy sposób, kładąc tam kamienie. Trzeba włożyć w taką dziurkę na klucz ten oto artefakt, żeby te drzwi się po prostu otworzyły przed nami. Właśnie za tymi drzwiami możemy znaleźć artefakt. A do czego on służy, to wam powiem dopiero, jak już tam dotrę. Czekaj, czy mi starczy staminy. Tak jak myślałem. Kończy mi się już stamina powoli. No i teraz będą mnie ganiać przez całą wyspę. Dobra, no to widzimy się już może na miejscu, bo mam dosyć długą drogę do przebiegnięcia. Docieram już powoli na miejsce. To jest chyba tu, gdzieś żeśmy byli. To są haflary, nie? A, strzały, no proszę. Tu jest to też ta benzynka. W ogóle jest ciekawe, co tutaj to robi. Nawet tu nie ma żadnego obozu dookoła. Dobra, jest i owo jaskinia. Powoli się ciemno robi. Mam nadzieję, że zdążymy wrócić do domu przed zmierzchem, chociaż to raczej wątpliwe. Dobra. Jesteśmy w środku. Ewentualnie mogę sobie tu gdzieś obóz zrobić, ale mam mało patyków. Tu mam w ogóle dynamit, który mi się tu pojawia. To jest w sumie spoko, że mam tutaj dynamit, który mogę sobie stąd brać w dowolnych ilościach. Tam w ogóle coś na górze cały czas słychać, szczerze mówiąc, mimo że ten artefakt został wyłączony przez nas. O, nic nie widzimy. Dobra, idziemy teraz tu, tutaj i tu jest linia na dół. W dół w sensie. Łow, prawie spadłem. Dobra, na samym dole właśnie jest owa brama, do której owy klucz jest właśnie potrzebny. Po jej otwarciu za nią właśnie powinien znajdować się... Możemy to włożyć, super.
jest i artefakt. To jest jakieś martwe szkielety, które ewidentnie osłupiały patrząc się na niego. Czekajcie, weźmy go sobie. Jest to taka, widzicie, niebieska, kręcąca się kula. Jakie ono ma właściwie działanie? To się jakiś, jak sami widzicie, kolec wysunął. Więc tak, jakie działanie ma owy artefakt? Pozwala, ma on takie działanie, że kiedy kręci się on na niebiesko, prawym przyciskiem myszy sprawiamy, że kręci się na niebiesko. Możemy go też wyłączyć, klikając ten sam przycisk dwa razy. Klikając lewy przycisk myszy, kręci się na czerwono. Ała, zimno. Czekajcie, ogrzejmy się, bo strasznie zimno. Zaraz wam dokończę, tylko no, szybciej, szybciej znikaj. Dobra, bierzemy to do ręki. Klikając prawy przycisk myszy, zaczyna on się kręcić na czerwono. Co to oznacza? Kiedy trzymamy go w dłoni i któryś z tych trybów jest włączony, to zmienia on działanie kanibali i mutantów. Kiedy on kręci się na czerwono, to mutanci, kanibale są dużo bardziej agresywni. Pojawia się wokół nas ich dużo, dużo więcej. Może się z tego, co wiem, czytałem, pojawić ich nawet 15 kanibali i 6 mutantów naraz. A to jest bardzo duża ilość, tak jakby ktoś po prostu chciał sobie przetestować swoje możliwości bitewne. Klikając natomiast niebieski tryb, działa on dosłownie w odwrotny sposób. Zapewnia nam bezpieczeństwo na okres tego, kiedy ten artefakt się kręci właśnie. Wszystkie kanibale i wszystkie mutanty będą po prostu go unikać. Przestaną się pojawiać wokół nas i będą po prostu od tego uciekać. Będą po prostu przez niego odstraszani. No, a czerwony przyciąga, niebieski odpycha. Możemy też go wyłączyć, żeby nie wpływał w jakikolwiek sposób na kanibali. Możemy go też wbić w ziemię. Tak samo jak trzymamy go w dłoni, możemy go właśnie wbić w ziemię i on ma teraz tutaj właśnie działanie. Od tego miejsca będą się z daleka trzymać kanibale. Możemy go trzymać w dłoni, możemy go wbić w ziemię, ma takie same działanie, tylko że jak trzymamy go w ręce, to nie możemy trzymać nic innego niestety. To jest prawdopodobnie najpotężniejszy przedmiot, jaki jesteśmy w stanie tylko zdobyć. Tak pisze na Wikipedii i mi też się tak w sumie wydaje, no bo co może być potężniejszego od takiego artefaktu? Dobra, ja wychodzę na zewnątrz, gdzieś tutaj sobie zaraz rozbiję obóz, bo w sumie nawet nie muszę go rozbijać, wystarczy, że będę miał ten artefakt w dłoni na niebiesko i nic nie powinno mnie zaatakować przez noc. Dotrzemy sobie jakoś do naszego obozu. Dobra, widzimy się w obozie już nad ranem. Ten artefakt chyba naprawdę działa, bo przez całą drogę, jak tutaj szedłem, nie spotkałem ani jednego kanibala, nie spotkałem nawet przebiegających kanibali gdzieś tam. Co to robi ten wózek? Tak przewrócony. Mam nadzieję, że to nie zostało nic uszkodzone znowu, jakby nie było. Bo po drodze jak szedłem, to w miejscu, gdzie kiedyś pokonaliśmy Virginię, właśnie pałętał się jeden płód. Co mnie trochę niepokoi. Nie chciałem go wbijać, ale no w sumie wbijmy go na chwilę, bo chciałem tylko sobie zapisać gierkę. Podnieśmy go. Dobra. Wolę nie zapisywać gry, kiedy jest wbity w ziemię, bo może mi zniknąć czy coś. A istnieje tylko taki jeden i nie da się już innego zdobyć. Dobra. Przetestowałbym jego działanie, bo to, że odpycha kanibali, to już wiem. Zakładam, że faktycznie jakbym wbił go tutaj w bazie, to byłbym przez resztę gry bezpieczny, całkowicie bezpieczny. Ale mnie bardziej interesuje ten czerwony tryb, który przyciąga kanibali. Bardzo bym chciał zobaczyć, jaką skalę będzie miał atak, który na mnie przypuszczą kanibale, kiedy go włączę i wbiję w ziemię, kiedy będzie w trybie czerwonym. Pójdziemy sobie, wiecie gdzie? Zauważyłem, że duża część osób buduje sobie forty jakieś właśnie przy wielkim drzewie na skarpie, ponieważ tam to jest w sumie bardzo dobre miejsce, bo no właśnie w tamtym miejscu. Więc mamy, można powiedzieć, taki klif i wejście jest tylko z jednej strony. Mam taki długi klif i tak jak mówię, wejście jest tylko z jednej strony, przez co dostanie się do nas przeciwnikom jest mocno utrudnione. Tak chyba też zrobię, żeby mieć właśnie przeciwników tylko z jednej strony. Zbuduję sobie tam jakiś kamienny murek, przy okazji sprawdzę, czy mutanci naprawdę nie mogą uszkadzać kamiennych struktur, bo mnie to bardzo interesuje. No i widzimy się za chwilę, jak już tam troszkę pokombinuję. Tu Marigold w ogóle rośnie.
Dobra, zbudowałem sobie tutaj taki, postawiłem sobie taki murek, będziemy sobie go tak co jakiś czas budować. Jak będą się kanibale przegrupowywać, zanim nas znowu zaatakują, to będziemy sobie właśnie tutaj ten mur kamienny umacniać, żeby trochę tutaj utrudnić dostanie się do mnie. Szkoda, że nie da się budować schodów z kamienia, szczerze mówiąc, bo tak to bym zbudował może jakieś większe fortyfikacje, ale mi się tutaj teraz nie chce kłód wnosić. Dobra, bierzemy sobie artefakt. Przełączamy go na tryb czerwony. Fajnie, że tutaj są te totemy, to może bym z nich chociaż miał trochę patyków. Właśnie minus jest tutaj taki tego miejsca, że tu poza kamieniami nie ma nic, nawet patyków ani kłód do zebrania. Dobra, wbijamy sobie go w ziemię. Jestem ciekaw, jakie to będzie miało dla mnie konsekwencje. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Albo chociaż wytrwałem do jakiegoś czasu. Szczerze mówiąc, pojedynczy rodzaj przeciwników, jak na przykład byłoby 8 tutaj mutantów, to ja bym sobie jakoś z nimi poradził. Tak samo jakby na przykład, nie wiem, przybiegło tutaj 20 kanibali, to też bym sobie jakoś poradził, ale jak są ich siły łączone, to wtedy mogę mieć problem, ponieważ mutanci i kanibale to są dwa zupełnie odmienne rodzaje przeciwników. Mutanci to są takie, wiecie, wielkie, powolne, mini bossowie, których wystarczy po prostu dostatecznie mocno obić, żeby padli. Natomiast kanibale to już jest zupełnie inna bajka. Zazwyczaj właśnie atakują w grupach, jest ich zawsze dużo. Nie mają specjalnie dużo zdrowia. Żeby takiego jednego zabić, wystarczy strzelić mu raz w głowę. Jeśli nawet jest ich dużo, widzę już pierwszy nadbiega. Nawet jeśli jest ich dużo, to nie będziemy mieli raczej z nimi kłopotów, jeśli mamy tylko łuk. Ale jeśli właśnie łączą swoje siły, to mamy troszeczkę bardziej przerąbaną sytuację. Pierwszy, o kurde, widzę, że faktycznie jest ich tutaj całkiem sporo. Nie spodziewałem się aż tylu naraz, szczerze mówiąc. Kurde, ale mi ciężko widzieć, gdzie to strzelanie. Najgorsze, jak mi się strzały skończą, bo ze zdrowiem to pół biedy, to mam mnóstwo pancerzy, w razie czego. No, sporo ich widzę, tutaj jest. Dobra, już z 8 żeśmy załatwili. Dobra, jakoś to widzę idzie powoli. Nie mam jakichś widzę wielkich trudności na razie. Kurde, zbudowałem z takiej odległości? Wstyd. Gorzej jak mi się właśnie strzały skończą, bo... Ile ich jeszcze mam? 30 już... Już żeśmy 12 zużyli. Czy to teoretycznie nie powinny mi się skończyć w ogóle, ale wiecie, jak nie będę ich zbierał regularnie, bo zawsze mi też jakaś zniknie, gdzieś tam w niebo poleci. Nie wszystkie jestem w stanie zebrać. I po prostu po jakimś czasie będzie ich coraz mniej. Zawsze mogę spróbować z procy strzelać, ale proca ma strasznie mam obrażenia. Dobra, widzę, że się przegrupowują. Na razie tu nikogo nie ma. Wybiliśmy chyba wszystkich, jacy do tej pory mogli do nas przybiec. Na razie sobie budujmy tutaj ten mur jak możemy. Mamy chwilę czasu. Ja czekam na mutantów, bo mutanci mnie najbardziej interesują, szczerze mówiąc. W sumie na upartego mógłbym tutaj budować coś z kości. To musimy sobie tutaj ognisko załatwić, bo mamy ich tutaj tyle, że mógłbym sobie na przykład budować mury z kości. Jakby nie patrzeć. Dobra, gdzie co postawię sobie tutaj może faktycznie jakieś podstawowe ognisko. Może to trochę większe, żeby się tak łatwo nie popsuło. Tu gdzieś na przykład, tutaj na przykład będziemy ich palić po prostu i zbierać z nich kości. A z owych kości możemy na przykład budować właśnie te płotki takie kościane. Zakładam, że nie mają specjalnie dużo wytrzymałości, ale trzeba sobie to jakoś kości wykorzystać. Dobra, podpalmy to sobie. Będę musiał to co chwilę opału dodawać, bo akurat aktualnie pada deszcz i mi to bardzo szybko zgaśnie za chwilę. Dobra, zobaczmy, czy ktoś tam nowy przyszedł. Zakładam, że zanim przyjdzie następna fala, musimy chwilę poczekać.
Żeby się odrodzili. No właśnie, już się widzę, pojawiają pierwsi mutanci. Fapacze idą w naszym kierunku. Dobra, niech się mi palą. My idziemy zająć się wrogami. Dostał chyba, bo słyszałem. Tak, wkurzył się na nas, ewidentnie dostał. No i już widzę, padł. Nie było specjalnie ciężko. Dobra, póki mamy czas, żeby ich ostrzelać, to naprawdę to nie stanowi większego problemu na razie. To weźmy go, dobijmy może włócznią. Dobra, strzały wyzbierane. Bierzemy z nich skórę. A właśnie, to jest w sumie dobry sposób, żeby farmić sobie skórę mutancką. Problem widzę będzie z wodą. Tu mam... No, będzie problem z wodą, bo widzę, że tu nigdzie nie ma za bardzo źródła wody, żadnego jeziorka. A też przecież nie będę tutaj Bóg wie ile. Ale kości, ja cię kręcę. Dobra, pal się. Ja sobie w tym czasie może jakiś właśnie tutaj zaprojektuję płotek kościany. Dobra, ściągniemy sobie tutaj, nie wiem, coś takiego może. Żeby po prostu te kości zużyć, też tutaj coś zbudować. No, widzę, że tych kości specjalnie dużo nie możemy udźwignąć. Ale kości będziemy mieli ewidentnie od groma. To można specjalnie w obronie nie ułatwi nam specjalnie obrony, ale zawsze będą mieli troszeczkę utrudnione przemieszczanie się tutaj, poruszanie jakkolwiek. Wyjdzie kolejny. Tylko tym razem jest to, widzę, grubas. Wkurzmy go, w ogóle zobaczę. Pójdę, schowam się za tym murkiem, zobaczę, czy on go rozwali. To pewnie zaraz przybiegnie, tak obstawiam. O, jest, już rozpędza się, widzę to. Chowam się za murem. Biegnie, słyszę go. Dobra, uwaga, uwaga. Widzę, że on próbuje go ominąć, widzicie? Jak ja ich nienawidzę. Widzę, że on próbował ominąć ten mur, czyli był świadom, że nie może go rozwalić. Dobra, to widzę, że teraz będzie kombinował z tymi skałami, on tu teraz nie wbiegnie na szczęście. Czyli dobra, to jest chyba potwierdzone, że mutanci nie mogą uszkodzić kamiennych struktur, bo on by normalnie próbował chyba na... On próbował chyba się rzucić prosto przez ten mur. Widzę, że tutaj płody idą. Jakby co, płody mogą się pojawiać same z siebie, to niekoniecznie oznacza, że tu jest gdzieś Virginia. Dobra, padły. Na razie, tak jak mówię, nie jest specjalnie ciężko. Tam jest gdzieś ten grubas, ale on, widzę, sobie niespecjalnie radzi chyba. No, tam widzę, coś tam próbuje łasić. Kurczę, mi to ognisko rozwalił, grubas rąbany. Dobra. Jak nie mamy co robić w tym czasie, to mogę sobie właśnie ten murek cały budować. Tu widzę, że kamieni jest całkiem sporawo. Jestem ciekaw, czy oni mogą przez te płotki w ogóle przeskakiwać, bo... No, bo tak jak oni przeskakują przez cokolwiek, to oni na przykład się o ten murek opierają jakby ręką, żeby móc się na nim podeprzeć, jak przeskakują, a jestem ciekaw, czy oni będą się w stanie podeprzeć o ten murek, ten... w sensie ten płotek. Ale fajnie, bo bałem się, że to będzie takie bardziej zbagowane, że wiecie, że... Tam jest, powiedzmy, że jest jakaś szansa, że oni się pojawią i akurat ja tej szansy nie będę mieć, czy coś, o błoto. Warto się w tym błocie ubrudzić, bo... Bo po prostu zwiększa to nasz kamuflaż. Niby podczas takiej walki nie ma to większego znaczenia, ale zawsze oni troszeczkę mniej nas zwracają uwagę i są trochę mniej agresywni. Fajnie, że faktycznie mamy zagwarantowane to, że będzie to jakiś atak regularny. Fajnie, że to też jest tak, że oni się nie pojawiają w jakiejś Bóg w jakiej dużej grupie i po prostu cały czas na nas atakują, tylko co jakiś czas się po prostu pojawia tutaj
grupa kanibali lub mutantów. Jestem ciekaw, czy ten grubas tam cały czas chodzi. O, patrzcie, tęcza. W ogóle nigdy wam tęczy nie pokazywałem w deforeście. Fajnie, że coś takiego jest. Dobra, pozobaczcie, czy on tam cały czas próbuje się na górę dostać. Nie widzę go. To jest zły znak. Tam słyszę, jak gdzieś tam przy skarpie biega. Ewidentnie jest tu gdzieś. Słyszę cię, tu jest gdzieś. Paskudny bydlak. Zobaczyć przy okazji... Nie, widzę, że części, widzę, się odnawiają tego pistoletu. Możemy sobie kilka pistoletów zrobić, jakbyśmy chcieli, ale amunicja już nie. To akurat jest głupota. Dobra, czekam na kolejny atak i w tym czasie musimy dalej budować murek. Chociaż może ten grubas po jakimś czasie tutaj ominie sobie tutaj to wszystko dookoła i może jakoś tam pójdzie naokoło, może mu się uda. Zauważyłem, że to chyba działa mniej więcej jak... Ten artefakt nie tyle co przyciąga do nas przeciwników, ale on ich spawnuje i tworzy coś w rodzaju takiego jakby fal, który musimy przejść. Bo do tej pory nam się regularnie pojawiali, a dopóki go chyba nie pokonamy, to chyba nam się chyba nikt nie pojawi nowy. Widzę, że on nawet powoli robi całe okrążenie i w końcu tutaj wejdzie na górę. Ja to będę już na niego czekać. W tym czasie sobie buduję jeszcze murek z kości na tym murku z kamieni. Fajnie to będzie wyglądać, przy okazji będzie blokować możliwość ich przeskakiwania. Czekam sobie cały czas na niego. Zobaczę, czy po jego pokonaniu... Prawdopodobnie po jego pokonaniu faktycznie zaczyna nam się nowi pojawiać, tak zakładam. Widzę, że daleko zaszedł, zaraz będzie mógł na górę wejść. Jest, udało mu się wejść na górę. Brawo, gruby! Mam nadzieję, że się specjalnie zmęczyłeś. Co za słabiak. Wszedł tylko po to, żeby zostać ostrzelanym i umrzeć. Żałosne, jak to się mówi. Kurde, będę widzę miał nadmiar pancerzy. Mogę sobie je w domu odłożyć, chociaż w sumie i tak mam stojak pełny, więc... Bogactwo. Dobra, czekamy sobie na kolejnych. Zaraz się powinni pojawić. Ze względu na to, że... pokonaliśmy właśnie tych, którzy byli tutaj aktualnie. Widzę, że się powoli ciemno robi. To nie jest za dobra informacja, że się ciemno robi. Nie mam patyków. Mógłbym w sumie na chwilę iść tam do lasku po patyki, żeby sobie zrobić jakiś tutaj podstawowy szałas. Ewentualnie przespać noc, albo tu iść po prostu przespać noc. Tutaj bo też jest chyba, jest właśnie namiot. Dobra, widzę, że na razie się nikt nowy nie pojawia. To chodźmy sobie szybko, patyków nazbieramy. Żeby nam na ten szałas podstawowy wystarczyło. I też ogólnie, żeby mieć trochę zapasu tych patyków. Dzid bym też sobie narobił, bo mi ich brakuje. Trochę ich zużyliśmy. Troszkę jest max, nie? No, dobra. Zbieramy patory na szałas, bo zaraz na pewno nam się przyda. Tam cały czas ten artefakt chodzi włączony. O, już się widzę, pojawiają. Ile mam patyków? 15. To rozwalmy tu jeszcze parę tych drzewek i uciekamy. Dobra, spadamy. Ty też mi daj spokój. Idziemy na górę. Pokonamy sobie jeszcze z jedną falę i idziemy spać, bo się widzę powoli ciemno robi. Chyba taka mała fala się pojawiła, że jedna jest. O, kurde, spływałem. Dobra, padła. No, może to była po prostu taka mała fala, że się sama pojedyncza pojawiła, wiecie? Dobra, pokonamy sobie jeszcze jedną falę, prześpimy się i będziemy też powoli kończyć, żeby tego wszystkiego nie przedłużać. Mogę nawet w sumie teraz zrobić sobie tutaj gdzieś szałas od razu. Mógłbym zrobić ten skłód, ale mi się tu kłód nie chce wnosić, taki kawał. Dobra, jeszcze musimy za chwilę poczekać na sen. Mam nadzieję, że w tym czasie tutaj nikt specjalnie groźny nie przyjdzie. O tyle to jest fajne, że mogę to w każdym momencie wyłączyć, jak się zrobi zbyt gorąco. I odzyskać siły na następną walkę. Powiem tak, jest całkiem niezła impreza, bo jest tu ich, no, że was nie skłamać, z 10. O kurde, trochę przesadziłem chyba. Że mi tylko namiotu nie rozwalili.
Musimy dotrwać do rana, bo tu praktycznie nic nie widzę, jak mnie atakują. Słyszę mutanta gdzieś. Wybijam ich wszystkich powoli. Tam jeszcze trochę zajmie ich wybicie. Widzę, że te murki faktycznie uniemożliwiają przeskakiwanie przez niego. Te płotki. Trzy tu gdzieś mutanta bardzo blisko. Dobra, musimy się ich najpierw pozbyć. Jest jakiś mutant bardzo blisko nas. Popatrz. Kurde, ile ich tu jest? Postaram się nie atakować na razie Fapacza, żeby go nie wkurzać niepotrzebnie. Postaram się właśnie tych małych najpierw pozbyć. Kurde, naprawdę jest ich tu sporo. Jeszcze wybiłem dobre 10. O kurde. Zakładam, że nie możemy się teraz przespać. Jeszcze gdzieś tutaj grubego słyszę. Jest i gruby. Ała. O kurde. Ja bym sobie z nimi wszystkim poradził, z tymi mutantami, ale mam największy problem właśnie z tymi tutaj błaznami, które mnie atakują bez przerwy i utrudniają jakąkolwiek egzystencję. Na razie o dziwo nic nie rozwalili. Poza moim rzecz jasna szałasem, gruby paślaku. Ale mnie leją. Dobra, damy radę. Weźmy sobie może kuszę, ile mam. Kurde, zapomniałem sobie bełtów wziąć. To może być problem. Widzę, że oni krążą typowo wokół tego artefaktu. Ten grubas w ogóle chodzi w takim fajnym kółku wokół niego. To jest akurat zabawne, szczerze mówiąc. Oni w ogóle mnie... Nie no, widzą mnie. Tylko oni widzę typowo chodzą wokół tego artefaktu. Nie są specjalnie mną zainteresowani. To jest zabawne dość, szczerze mówiąc. No i skończyły mi się strzały. Super. No, widzę, że typowo właśnie krążą tylko i wyłącznie wokół tego artefaktu. Znaczy ja też widzę, ich potrafię wkurzyć, że się rzucą najpierw na mnie, a nie na artefakt. Ale widzę, artefakt też ich typowo przyciąga do siebie, tak czy owak. Kurde, teraz pewnie nic nie widać w dzień, znaczy się w nocy. Dobra. Nowego artefaktu i tak już pewnie nie... Znaczy się... Nowego szałasu i tak już pewnie nie zrobię, to postaram się pozbyć... Albo wiecie, tą Virginię sobie zostawię, będę się tutaj z nią ganiał do rana. Bo jak teraz ją pokonam, to zaraz przyjdzie następna fala i będę miał przerąbane. Widzę, że faktycznie ten mur jest całkowicie odporny na ich obrażenia. Super. O to mi chodziło. Dobra, widzimy się już rano. Dzięki Bogu, robi się już powoli jaśniej. Okazało się, że jednak mutanci mogą uszkadzać kamienne struktury, aczkolwiek są one nieco wytrzymalsze, bo ewidentnie widziałem, jak Virginia biła murek kamienny i trochę jej na tym schodziło, szczerze mówiąc. Dobra, czekamy sobie na ostatnią falę. I będziemy sobie chyba Daro już na dzisiaj kończyć, żeby tego nie przedłużać. No, trochę mi się pouszkadzali te murki. Ale ewidentnie jestem pewien, że przed kanibalami jest 100% odporny. Mutanci chyba stanowią coś w rodzaju takiego elementu, który uniemożliwia nam całkowite bycie bezpiecznym. Z jednej strony może się wydawać też, że to jest dobry sposób na farmienie mutanckich skór, aczkolwiek jeśli ktoś to robi nieumiejętnie, to może więcej ich stracić niż zyskać. Szczerze mówiąc, bo ja dzisiaj walczyłem właśnie z Virginią wczorajszej nocy i zużyłem aż dwie skóry. Trzy, przepraszam, na jej zabicie. Długo się z nią po prostu ganiałem, żeby niepotrzebnie przyzywać kolejnych przeciwników.
Dobra. Tak jak mówię, czekamy sobie na ostatnią falę. Mam nadzieję, że przyjdzie ich tym razem tak mega dużo. To sobie już tak podsumujemy, ile to potrafimy tak właściwie. Niepotrzebnie się widzę, podpaliłem. To znowu widzę, są oni. Tu jeszcze widzę jakiś mały płód. Nie mogę go strzelić, nie wiem dlaczego. Dobra, widzę, że oni się tutaj kołują wokół tego artefaktu. Widzę, że nikt w sumie poza nimi nie przyszedł. Czyli raz widzę, przychodzą takie małe fale, innym razem takie dość sporawe. On już jest martwy, jeszcze tego pasowałby załatwić. O, tam jeszcze jest Virginia na górce, dobra. Nie myślałem, że to już wszystko, a tu widzę, jest jeszcze coś do roboty. Coś tak widzę, nie, nas ten. To trochę widzę, nie łapie, o co chodzi. Dostałem już 4, no 5 strzał i widzę padła, zanim w ogóle skapowała się, o co chodzi. Dobra, kolejna skóra do ekwipunku, super. Ile już w ogóle mam zostało tych strzał? 23. Widzę, że one powoli, powoli nam ubywają. Aż w końcu zakładam, że się całkowicie skończą. Dobra. To już ten nasz ostatni, z którym będziemy walczyć. Tu widzę już dwa płody idą w naszym kierunku, a po prostu chyba nie będzie żadnych mutantów. Spodziewałem się czegoś gorszego. Tu widzę jeszcze tylko nas jedna Virginia tak naprawdę zaatakowała. Tu widzę parę jest tych płodów, a tak poza tym to w sumie... Dzisiaj to widzę, nic ciekawego się nie dzieje. Żadnych mutantów tak naprawdę. Tu jeszcze w ogóle jednego załatwiłem, nawet nie wiem kiedy. Dobra, widzę, że tamten jeden to gdzieś zwiał. Zostały nam już, widzę, tylko te płody tutaj. Nic poza tym. No i co? Ja już się będę powoli z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek ze zdobycia owego artefaktu wam się podobał, bo mi w sumie bardzo fajnie, że udało nam się zdobyć tego typu przedmiot. Pozwala on na naprawdę dużą satysfakcję i masę zabawy. Jak ktoś na przykład wybudował sobie potężny fort i chce zobaczyć, na ile go stać, to może sobie owy artefakt właśnie przetestować, użyć go i zobaczyć, jak długo zdoła się bronić. Polecam właśnie to miejsce, gdyż tutaj właśnie jest tylko tak naprawdę jedna strona, z której mogą wam przyjść przeciwnicy. Macie tu mnóstwo kamieni do budowania. No i co? Ja już się powoli z wami żegnam. Mam nadzieję, że właśnie odcinek wam się podobał. Wpadajcie na Discorda, którego link jak zwykle zamieszczam w opisie filmu. A mi nie pozostaje nic innego, jak się tylko z wami pożegnać, tak jak zwykle. Elo, elo. A, nie zapomnijcie również komentować. W ogóle taka ciekawostka, oni tutaj chyba gdzieś pospadali na dół. Tu widzę martwych, dużo martwych ciał ich leży, o dziwo. Zakładam, że oni jak się rozpędzili, to gdzieś z tej skarpy pospadali i poumierali. Nie wiedziałem, że kanibale też mają obrażenia od upadku. Ciekawe.